Rodzinne gospodarstwo Haliny i Henryka Domin w miejscowości Lubiechowo, gmina Kamieniec, hodowlą krów mlecznych zajmuje się od 1986 roku, kiedy to ojciec pana Henryka przepisał mu gospodarstwo wraz z kilkoma krowami. Obecnie utrzymywanych jest 200 sztuk bydła, w tym 90 krów dojnych. W prowadzeniu gospodarstwa pomagają im synowie, Paweł i Konrad. Żywienie oparte jest o kiszonki z kukurydzy i kiszonki z traw, zakiszane z udziałem preparatu Labaxil. Wysłodki buraczane kiszone, młód obrowarniany kiszone, słomę oraz paszę treściwą Lactoma Bypass, która dostarczana jest luzem w autocysternie. Stosowany jest także Topsan, Crystal Hefe oraz Bovifit. Ważną rolę w sporządzaniu dawki TMR odgrywa wóz paszowy Sano TMR Profi Compact Classic 12 m sześciennych, a także ścisła współpraca z doradcą żywieniowym Sano. W naszej oborze wóz paszowy mamy już od 11 lat. Pierwsze my mieli wóz trójka, piątka, ósemka, a teraz mamy dwunastkę. A na przyszłość, jeżeli tak będziemy rozwijać tą hodowlę, to planujemy na pewno samojezdny. Utwardzimy powierzchnię, zrobimy odpowiednie silosy, to na pewno kupimy wóz samojezdny, bo najbardziej się to sprawdza. Mieszanie tym wozem paszowym na 200 sztuk bydła zajmuje nam dziennie około 3 godziny. Gdyby to było trzeba robić w tych czasach ręcznie, no to jest praktycznie to niemożliwe. Bo cały dzień, dwóch by musiało wozić tą paszę. Czy to by był, nie wiem, czy to by był tur, czy cokolwiek, czy ładowarka. Bez wozu paszowego jest to niemożliwe. Mogę powiedzieć co do wozów sanowskich, nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieli jakieś poważne awarie, czy cokolwiek. Tam wymiana noży, to tam jest, jak się użytkuje, tak trzeba wymieniać, a tak to jest pełna kulturka.